Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku znajdowaliśmy się tutaj cały czas na pokładzie Lewiatana, a więc krążownika Saula niejakiego, czyli dawnego mentora i dowódcy Karfa, który przyszedł na stronę Sithów. Generalnie dokończymy sobie eksplorowanie tego pokładu, nie wiem, czy tutaj coś nam jeszcze zostało. Ostatnio gdzieś jakoś coś chyba zginąłem, wczytywałem, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie mamy tutaj kolejnych Sithów do... Aha, no tak, dobra, bo tu jakoś tak się zdarzyło, że mi tutaj wszyscy zginęli, nie pamiętam dlaczego. Bo tu jakoś... Wait, czy ja teraz miałem mało życia, kiedy ja zaczynam tą walkę, czy mi się wydaje, bo... Jakoś strasznie tutaj obrywamy, mam wrażenie, szczególnie Bastila gdzieś mocno obrywała. Nie wiem dlaczego. Jakiś tu się straszny rozpierdol dzieje, tylko... Nie ogarniam czemu. I nie mogę... Halo. Nie mogę zmienić... Cholera. Nie mogę na nic kliknąć, co jest? Ej, łaj mi się zjebało w grze, halo. Actually, nie mogę na nic kliknąć. Gdzieś mi coś źle wykrywa, łaj. Grze. Dobra, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę z tym fantem małym. Się uda nam jakoś dobrze leczyć, chociaż ja zaraz spróbuję to ogarnąć. Bo zdecydowanie mam jakiś błąd z UI. Być może wiem dlaczego to, bo tak dla eksperymentów wyłączyłem kompletnie Explorer w Windowsie, żeby mi ten pasek nie przeszkadzał i możliwe, że to jest problem. I gdzieś mi źle to UI wykrywa. No, bo zdecydowanie jest to przesunięte. Dobra, wiecie co, to poczekajcie. Mała przerwa techniczna, dlatego że muszę odpalić menadżer zadań i uruchomić proces Explorera, bo inaczej będzie trochę przypał. I zobaczymy, czy teraz to się nam naprawi. Liczę na to. Dobra, tylko jeszcze nie wiem, dlaczego jedna rzecz mi się pokazała. Dobra. Tylko jeszcze jedna rzecz, bo muszę zobaczyć, czy dalej nagrywa bez problemów. Chyba tak. Wybaczcie to kręcenie się, ale niestety tak to działa, te moje magiczne przechwytywanie tej gry. Nie, dalej jest UI zjebana. No dobra, mam nadzieję, że jakoś dam radę grać. Muszę klikać po prostu trochę niżej. No wiecie co, spróbuję przeładować grę. Nie wiem, czy to cokolwiek pomoże, ale czekajcie właśnie, trzeba zobaczyć, czy w menu jest dobrze. A w menu jest dobrze, to może i przeładowanie pomoże, okej. Dobra, i podleczmy się, bo ja mam jakoś mało życia. Podejrzanie. Dobra. Także możemy cisnąć dalej. Czyli ostatnio tutaj chyba zginąłem przez przypadek, o ile mnie pamięć nie myli. A tu już mamy korytarz, na którym byliśmy, czyli tutaj tylko sobie do końca odkryjemy mapkę. I tak, tam mamy chyba jakieś przejście na mostek, ale podejrzewam, że go nie otworzymy. Będziemy musieli pójść przez tamto przejście, które tam mieliśmy. No ale spróbujmy tak dla jaj. Nie, niemożliwe. No właśnie, czyli tędy tam nie przejdziemy. Tutaj mamy też już koniec. Czyli idziemy tam, gdzie w poprzednim odcinku przez przypadek poszedłem, czyli tutaj. I tutaj mamy też przejście na mostek, tylko jakoś naokoło, przez jakiś chyba magazyn, coś w tym stylu. Za chwilę sobie zobaczymy. Tutaj generalnie chyba jakieś roboty musieliśmy pokonać, jak widzicie. Nie, dalej jest, kurczę, mać źle z tym UI. To nie wiem, gdzieś się gra zbugowała, bym musiał pewnie resetować. A niekoniecznie mi się chce. No dobra, także otwieramy, lecimy dalej w takim razie. No, come on. Ej, no halo. Gro. Niemożliwe. To ciekawe. No problem. Didn't work. Czyli co, ten też nie przejdziemy? A, bo widzicie co? Coś mi się dziwnego stało z grą. Nawet widzę, że w przechwytywaniu jest źle, poczekajcie. Wiecie co, może ja tak, zrobimy tak, bo strasznie gdzieś też ucina nam, jak widzicie, górę ekranu i z tym UI jest problem, dlatego dajcie mi chwilę, ja tylko zresetuję na szybko grę. I widzimy się za chwilę, tylko to ogarnę, bo strasznie mi to przeszkadza i bardzo mi się tak nieprzyjemnie gra, tylko postaram się napisać save'a. Także szybkie cięcie i widzimy się za chwilę. Okej, dobra, jesteśmy po krótkim cięciu, ja to generalnie już raz nagrałem, przynajmniej kawałek, bo gra mi się po jakichś 3 minutach skraszowała. Jak widzicie, kiedy kliknę te drzwi, pokazuje nam, że nie możemy tam przejść bez skafandra i dlatego mamy niemożliwe tam przejście, dlatego musimy wrócić tutaj na pokład dowodzenia. Generalnie wtedy, kiedy jeszcze mi się gra skraszowała,
to poszedłem sprawdzić na komputerze, czy nie da się tam tych drzwi otworzyć. Tam zobaczyłem, że w zbrojowni znajduje się skafander. I jak widzicie, on tutaj jest. Nie mam bladego pojęcia, jak ja go w ogóle przeoczyłem. W ogóle musiał chętnie zeksplorować tego, bo... Bo mamy tutaj pełne skrzynie. Jak ja to pominąłem? Nie mam bladego pojęcia. No dobra, też teraz to posprawdzamy. Podejrzewam, że to właśnie przez kamery. Bo możliwe, że mogłem to widzieć na kamerach. I po prostu... Po prostu to przegapić już tutaj później eksplorując. No w każdym razie ten skafander jest nam potrzebny. Dlatego też idziemy z powrotem tam. Jeszcze przy okazji trochę podleczymy, bo w sumie nie mamy pełnego HP. No i tu mamy to przejście na mostek i dzięki temu będziemy mogli przejść tędy. Tylko nie wiem, czy pójdziemy sami, bo jakby nasi towarzysze chyba nie mają skafandrów. A może i mają? Mają, okej. No dobra, czyli możemy sobie w takim razie przejść. Tutaj mamy jeszcze... Aha, to jest powrót, dobra. Czyli wychodzimy na zewnątrz krążownika. Zbyt wiele tutaj rąż z gałęzi nie mam, także po prostu musimy iść przed siebie. Chciałem odwrócić, żeby było widać naszych towarzyszy, ale to chyba źle robi, dlatego ja sobie też muszę jeszcze zresetować timer. Bo oczywiście nie widzę, ile nagrywam, niestety przez mój sposób nagrywania. Mam tylko nadzieję, że gra mi się więcej razy nie skraszuje. Już dzisiaj nie wiem, dlaczego ona jakieś takie dzisiaj wybryki robi. Jakoś wcześniej takich problemów nie miałem. Dobra, także jeszcze kawałek przejść musimy. Tam sobie jakieś myśliwce latają w okolicy. Także ciśniemy znowu w jakże powolnym skafandrze. A w ogóle nie do tego dąży aktualnie przemysł kosmiczny. Dążą do tego, żeby skafandr był jak najlżejszy, jak najbardziej wygodny i tak dalej. No, jak widzicie, w Gwiezdnych Wojnach do tego nie dążą, zdecydowanie. Także dobra, wchodzimy z powrotem do środka. No i chyba dostajemy się bezpośrednio na mostek albo gdzieś bardzo w jego okolice. Zaraz zobaczymy. Nie w tą stronę oczywiście poszedłem, świetnie. Nie wiem, czemu mnie w takim razie gra odwróciła w tamtą stronę, skoro to była zła strona. Dziwne. Zewnętrzne, czyli co, mamy przejść tędy, tak? Tak. Dzień dobry Państwu. O, wait, czy ja nie mam miecza świetlnego? Czemu ja nie mam miecza świetlnego? Wytwy. Teraz pytanie, który to jest mój? Raczej ten, co ma większe obrażenia. Jak to się stało, że ja miecza świetlnego nie miałem? Wytwy. Coś popieściło? No nic, dobra, trudno. Ci tutaj jacyś bardziej wytrzymali, mam wrażenie. Okej. A, bo to już są weterani, dobra, to już nie są zwykli żołnierze. Ale udało mi się go ogłuszyć, co ciekawe. Albo to Bastila zrobiła, nie wiem. Ktoś na pewno go ogłusza ciągle. Dobra. Ciśniemy dalej. Okej, Bastila już jest troszeczkę moc straciła, to dobrze, jakbyśmy trochę chociaż podhealowali. Chyba, że Karfa nam ogłuszyli gdzieś tam. Jest on teraz niedysponowany. Podleczmy się trochę. I użyjmy tego naszego gradu ciosów. Jezu, wszyscy nie mają broni. Wytyfy, co jest? Halo. Wait, dobra. Czemu wszyscy nie mają broni? Bastila, podwójny miecz świetlny. Karf, co ty miałeś? Nie mam żadnego pojęcia. Podejrzewam, że właśnie jakiś blaster Karfa. I chyba miałeś też jakiś drugi. Nie będzie blaster mandaloriański, bo ty chyba z dwóch strzelałeś, jeżeli się nie mylę. No i dobra, i teraz w końcu zadamy im jakiś damage większy. Szczególnie Karf, bo Karf bardzo ma spoko damage. Być bardzo, bardzo postacią taką do walki jest. Dobra, git. Pokonani. Mamy tutaj jeszcze jakieś szafeczki do poprzeszukiwania. Także poprzeszukujmy. Dobra, jakieś tam medykamenty i tak dalej. Pójdziemy wpierw na lewo, myślę. Czemu nie? Zróbmy sobie save'a na wszelki wypadek. Czy to już jest droga na mostek? Chyba tak, dobra, czyli jednak w prawo to była chyba droga bardziej opcjonalna, czyli najpierw idziemy drogą bardziej opcjonalną, żeby sobie poeksplorować. A później pójdziemy w tamtą stronę. Standardowe drzwi, które są zamknięte.
No to zobaczmy. Czy damy radę je otworzyć w ogóle? Nie, co ciekawe. Aha, dobra, bo tu mam też już jakieś wyjście z lokacji. A, dobra, to jest, podejrzewam, to przejście na mostek, tylko że od drugiej strony teraz jakby jesteśmy. Wydaje mi się. Dobra, też jedna ważna rzecz, trzeba się podleczyć, wychilować na maksa. Fajnie, że jakby tutaj nasi ludzie mieli maks mocy, ale nie wiem, czy to się uda. No w każdym razie, idziemy w takim razie na mostek. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Dzień dobry. Very resourceful. I assume you had some part in this. You learned your lessons well from me. The only thing you taught me was betrayal and death, Saul. Don't be a fool. I'm giving you and your companions a chance to surrender, a chance to live. Darth Malak himself is on his way. He'll be arriving any moment. He speaks the truth, Koth. I can feel the Dark Lord's presence approaching. Malak will destroy you. But if you throw down your weapons now, I will ask my master to be merciful. I've seen enough of Sith mercy. You always did like to do things the hard way. Lord Malak would have preferred live prisoners, but corpses will have to do. No dobra, czyli mamy walkę. Dobra, wiesz co, Karf, możecie się zajmij tymi, co tutaj gdzieś tam z tyłu są. Bastila, ty również, tymi, co są z tyłu, a ja na razie się skupię na panu admirale i troszeczkę tutaj ich pocisnę piorunami. Dobra, ała, oj, tu widzę, będzie ciężko. Mam wrażenie. Mamy tych mrocznych Jedi, trochę w sumie zjebałem, bo mam trochę mało życia. No dobra, ale za chwilę mi moi towarzysze powinni pomóc. Jak ktoś tam już dla Bastili życie kradnie, ale dobra. Tu Roman sobie, widzę, z jednym jeszcze poradził. Także spoko. Bastila, healuj nas. Bo ja już trochę many, znaczy mocy, nie powinien mówić many, bo to jednak moc jest, zmarnowałem właśnie z tych piorunów. No ale dobra, Jedi mroczni pokonani. Także zostali tutaj dwaj żołnierze, no i ten cały Saul. Ja mam trochę mało życia. Trzeba się podleczyć. No padaj, weteranie Sithów, no. No i zabije pewnie. Dlatego weźmiemy sobie zaawansowany medpakiet. No i co, idziemy w takim razie po pana admirała, który się na mnie fokusuje już, na szczęście nie, to bardzo dobrze. Bo dzięki temu ja przynajmniej nie padnę. Koth. Koth. The admiral, he's still alive. It's time to finish this. Don't you understand what this man has done to my life? Do you know the pain he's brought me? Killing him won't ease the pain, Koth. Do not become what you despise. Koth. Must tell you. Must tell you something. Come closer. You didn't know, did you? Remember my dying words. Remember them whenever you look at those you thought were your friends. It can't be true, can it? No, it can't. Damn you, Saul. Damn you. Bastil, it is true, isn't it? And you knew. You and the whole damn Jedi Council, you knew the whole time. Koth, it's not what you think. We had no other choice. Please, you don't understand. So make me understand. Not here, Koth. Please, there's no time. Malak is coming. This isn't the place. Please, Koth, I'm asking you to trust me for just a little while longer. Okay, I'll trust you, Bastil, but as soon as we're off this ship, I expect some answers. Of course, Koth. As soon as we get to the Ebonhawk, I'll explain everything. To both of you, I promise. No dobra, czyli Saul powiedział coś dla Karfa, co bardzo go, nie wiem, rozczyczyło, czy no coś z nim zrobiło, że nam bardzo przestał chyba ufać. Ja generalnie oczywiście dobrze wiem, o co chodzi. O, to w ogóle mam panel komputerowy. Włącz do systemu, zaprogramuj nowy kurs, 10 próbników. Otwórz śluzy lądownika. A czemu nie?
O, nie można. Próbniki odrzucone, szkoda. No ale dobra, otworzyliśmy sobie H przejście. Możemy jeszcze Saula przeszukać, bo tu jakieś fajne rzeczy mamy. No dobra, w takim razie uciekamy z mostka, bo tu ma zaraz być Malak w sumie. Dobra, zanim to zrobimy, to fajnie by było mieć, myślę, full HP. Chociaż w jakiejś tam części. Także jeszcze med pakiet. Jeszcze raz heal. Jeszcze raz med pakiet. Żeby za dużo mocy nie marnować. Dobra. O, dzień dobry. Czyli widzę, że po drodze czeka nas jeszcze towarzystwa trochę. No to by wychodziło. Ale widzę, że towarzystwo nie za mocne, bo pada na hity generalnie. Co mi jak najbardziej pasuje. Że się przez nich przechodzi jak przez masło. Dobra, tu powinniśmy mieć teraz to otwarte, tak że będziemy mogli przejść szybko, nie będziemy musieli wychodzić na zewnątrz. O ile dobrze rozumiem. Zobaczmy, tak jest, mamy normalnie przejście, także chodźmy. No i musimy dostać się na Jastrzębia w takim razie. To tutaj raczej nie powinno być to zbytnio skomplikowane, idziemy przed siebie jakoś tak mniej więcej. Nie wiem, czy tu się pojawi więcej żołnierzy, czy się nie pojawi więcej żołnierzy. Chyba nie. Także tutaj już raczej nie mamy czego szukać. A, jednak się pojawiał i to pojawił się jeszcze mroczni Jedi do zabicia. Dobra, to idziemy trochę powalczyć. Na solo, na miecze. Okej, jakoś moja postać też się, mam wrażenie, mocniejsza zrobiła, bo też robię całkiem srogi damage. Jak najszybciej będzie przejść? No chyba tędy możemy. A, tam jeszcze ktoś jest, dobra. To idziemy w takim razie w tą stronę, na to by wychodziło. Tak nas gra pokierowała. I oczywiście ruszyć się nie mogę, także... Quick reload. O, tam w ogóle jeszcze jeden biegnie. To też trzeba będzie go zabić jeszcze. Dobry dzień. Lecimy do niego. Na szczęście mnie nie zauważył on, także... Nie było przynajmniej problemów z tym, że nie mogłem zapisać gry, czy coś. Dobra. O, ten co ciekawe wyjął miecz nawet. Niewiele mu to da. Dobra, lecimy dalej. Już nawet nie będę ich przeszukiwać, bo oni tak oni nic fajnego nie mają. Okej, czyli widzę, tutaj będą nas się za wszelką cenę starali powstrzymać. Czy mi to za bardzo naprawdę nie idzie. I padają jak muchy. Dobra. Także lecimy i tu już mamy przejście do windy. I windą musimy się dostać na pokład, na poziom, na którym znajduje się Ibon Hawk, czyli hangar zapewne. Musisz zabrać swoją drużynę. Kto się zgubił? Karf się zgubił. Ale Karf już dobiega, dobrze. Dobra, nie, już nie bie... No właśnie, dobra. W sumie to jeszcze, zanim zejdziemy gdziekolwiek, to podleczmy się, gdzie Karf jeszcze może zażyje medpakiet. Mamy ich w pizdu, to troszeczkę możemy ich zużyć. Bo gdzieś ich nazbierałem tysiące. A mu one nawet sporo dają, bo ma duże leczenie ran. Dobra. Także quick save. I w takim razie panel windy, zjeżdżamy do Ibon Hawka i spizgamy stąd. Miejmy nadzieję, że pójdzie to w miarę bezproblemowo. Okej, no dobra, na razie nic nie widać. Mamy przejście. Iskandaros, we took care of the guards. We're inside the Ebon Hawk and all systems are go. As soon as you guys join us, we can get out of here. Dobra, czyli do Jastrzębia udało mi się dostać. Oczywiście poeksplorujemy sobie wpierw jeszcze. Troszkę pomordujemy żołnierzy. Sithów. Dobra, zajebiście. Popadali jak muszki. Ło, trochę ich tu jest, no dobra. No to trzeba będzie ich troszeczkę jeszcze pokosić. Dobra. Przy okazji możemy sobie poprzeszukiwać te pojemniki. To jakieś tam med pakiety i tak dalej. W sumie mamy tego w pizdu, ale nie zaszkodzi pozbierać więcej. Będziemy mieli większe zapasy na później. Przypominam, że czeka nas jeszcze jedna planeta. I to planeta, na której rządzą Sithowie. Korriban. No ale zobaczymy, jak tam to będzie wyglądać. O, cześć, mroczny Jedi. To jakiś taki lepszy mroczny Jedi w sensie ma. Jakby lepszy trochę model, mam wrażenie. Też chyba dużo lepszy, jeśli chodzi o walkę, nie jest. Okej. Ci mroczni Jedi też już... Ej, naprawdę, jakoś moja postać zaczęła jakby dużo lepiej walczyć, bo trafia, damage jakiś zadaje, nawet fajny. Kurde, macz. Nie wiem, co się jakby stało, bo w sumie chyba raz rozwinąłem siłę i tyle. No i w sumie dałem nowy kryształ jeszcze chyba do miecza. Czyby to ten kryształ tyle zrobił? Ciekawe. Dobra, odświeżmy sobie grę. Znowu się ruszyć nie mogę. No i dobra, Karf ma level.
Także można by go zlevelapować. O, atrybuty. Zręczność to chyba na trafianie z broni dystansowej. A może budowa? Czy siła? Czy zręczność? A, dalej zręczność, ola. Umiejętności, leczenie ran. Jeśli chodzi o atuty. O, tu niewiele już mu chyba mogę dać, jeśli chodzi. Broń ręczna, broń ciężka, karabin blasterowy to też nie. Warunkowanie, złota rączka. To nie, empatia, to też raczej nie. Materiał wybuchowy, skradanie się, też raczej nie. Szczerze nie wiem, co już mu kupić. Dobra, to chyba, bo to jakieś do obrony coś tam daje. To mu się to przyda. Dobra, tu mam jeszcze jakieś dwie szafeczki, których nie podniosłem wcześniej. Z kredytami zawsze się to przyda. Podleczmy się troszeczkę, żebyśmy mieli full HP w miarę. Dobra. No i idziemy dalej. Coś podejrzanie tu czerwono, no ale dobra, mamy gródź i tu już powinien się znajdować mroczny jastrząb. O ile się nie mylę. O nie, dobra, tu się znajduje wpis ustów. Okej. Może być i tak. Na szczęście nie widzę, w miarę łatwo popadają chyba. Dobra, ja idę się zająć kapitanem w takim razie. Pierwszej kolejnej. O dobra, widzę, że. Oni naprawdę padają szybko. A to niby jacyś elitarni żołnierze. No tak mało elitarni się wydawali. Okej. Tu jeszcze też oczywiście trochę rzeczy do poprzeszukiwania. Pojemników trochę. Tu jeszcze jakieś szczątki po Jedi mrocznym, ale tylko kredyty. Dobra, tu już po drugiej stronie też mamy. Dobra. Metalowa skrzynia, jeszcze jakieś granaty dodatkowe. Tutaj raczej nic nie będzie chyba. O, ale mamy mrocznego jastrzębia, dobra. Czy przynajmniej wiem, gdzie iść, tylko fajnie było. Dobra, gdzieś nie mogę bardziej mapy jakby odkryć. Tu podejrzewam, mamy ewentualnie jakieś przejście dodatkowe, to nie pójdziemy tam, bo jest zamknięte. Okej, no czyli tak czy siak musimy iść tędy przez tą gródź. Nic tu więcej nie wymyślimy. Tak naprawdę. I czy to jest jakiś bug, czy mi się wydaje? Nie, to takie było. O, i mamy Malaka. Siemano. No to czeka nas mały pojedynek w takim razie. Darth Malak. Nie, Karf, nie rób tak. I hope you weren't thinking of leaving so soon, Bastila. I spent far too much energy hunting down you and your companions to let you get away from me now. Besides, I had to see for myself if it was true. Even now, I can hardly believe my eyes. Tell me, why did the Jedi spare you? Is it vengeance you seek at this reunion? What? You mean you don't know? All this time and you still haven't figured it out. I wonder how long you would have stayed blind to the truth. Surely some of what you once were must have surfaced by now. Even the combined power of the Jedi Council couldn't keep your true identity buried forever, could it? The Jedi do not believe in killing their prisoners. No one deserves execution, no matter what their crimes. The Council would not normally accept an adult for training, but this is a special case. They say the Force can do terrible things to a mind. It can wipe away your memories and destroy your very identity. Tatooine. Kashyyyk. Manan. Corriban. Revan visited each of these worlds searching for clues to reveal the hidden location of the Starforge. The lure of the dark side is difficult to resist. I fear this quest to find the Starforge could lead you down an all too familiar path. What greater weapon is there than to turn an enemy to your cause?
to use their own knowledge against them. Now you know? Nie wiem, czy pamiętacie ten spoiler, który wyciąłem parę odcinków temu. Właśnie tam powiedziałem o tym, kim tak naprawdę jest nasza postać, bo nasza postać to jest Revan. You cannot hide from what you once were, Revan. Recognize that you were once the Dark Lord. And know that I have taken your place. You do not yet remember, Revan. The Jedi set a trap. They lured us into battle against a small Republic fleet. During the attack, a team of Jedi Knights boarded your ship. The Jedi strike team captured you. And the Council used the Force to reprogram your mind. They wiped away your identity and turned you against your own followers. You must have seen flashes of your old life in your dreams, Revan. Memories bubbling up to the surface. Surely you must remember the battle in which you were captured. The Jedi are fools. They do not believe in executing prisoners. Originally, I assumed you had died in the battle. Imagine my surprise when I found out you were still alive, Revan. Once I served you, Revan, but I always knew that one day the title of Dark Lord would be mine. When that Jedi strike team boarded your vessel, I saw my day had come. I ordered my own ships to fire on your bridge. I thought I could destroy all my enemies with a single glorious victory. I never dreamed the Jedi would take you alive from the wreckage. It's true. I was part of the team sent to capture Revan, to capture you. When Malak fired on the ship, you were badly injured. We thought you were dead. Your mind was destroyed, but I used the Force to preserve the flicker of life in your body. I brought you to the Jedi Council. They were the ones who healed your damaged mind. The Jedi Council didn't restore your wounded mind, Revan. They merely programmed it with a new identity, one loyal to the Republic. They tried to make you their slave. Forgiveness, Revan. You are weak. I was right to betray you. You are not fit to rule the Sith. A small part of me has always regretted betraying you from afar. I always knew there were some who would think I acted out of fear, that I did not want to face you. But now fate has given me a second chance to prove myself. Once I defeat you in combat, no one will question my claim to the Sith throne. My triumph will be complete. The Jedi Council were foolish to let you live. I won't make the same mistake. We shall finish this alone, in the ancient Sith tradition. Master versus apprentice, as it was meant to be. No to czeka nas duel 1-1. Nie wiem, jak bardzo moja postać się w tym sprawi. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. Podejrzewam, że pakiet reanimacyjny to się tutaj może być całkiem przydatny. Gdzieś tam od czasu do czasu go użyć, także ja się już nawet na to będę nastawiać, żeby go użyć. I to może już nawet gdzieś na początku walki, póki ja mam jeszcze pół życia, w sumie Malak też ma pół życia.
tak naprawdę. Mógłbym też poużywać trochę może ofensywnych mocy. O, udało się. No dobra, to było szybkie. Oj, już spierdziela, ojej, jak mi przykro. Dobra, moi drodzy. Halo? Czy tak, nie mogę się ruszyć generalnie. Także musimy przeładować grę. Dobra, Karw Bastila, żyjecie? Halo? Halo? No dobra, widzę, nic z nimi nie zrobię. Okej, bo tu pewnie coś czuję, tak po prostu sobie tędy nie przejdziemy, bo się zamknął. Nie otworzy też pewnie tego, tak jest, czyli musimy iść jakoś naokoło, no dobra. Zobaczmy. Czuję, że to prowadzi dokładnie w to samo miejsce. No niestety towarzysze nasi zostają tam, gdzie byli. Dobra, tutaj też się widzę, nie dostanę. Czyli musimy przejść jeszcze bardziej naokoło. I jeszcze bardziej naokoło. I zrobiliśmy właśnie kółko i coś czuję, że tędy będziemy mogli wejść jeszcze. Sprawdzę na wszelki wypadek tutaj. A, bo tu mamy tylko taki kwadracik, bo oni też się nie dostaniemy i dostaniemy się dopiero od tyłu. I chyba będziemy kontynuować walkę, no Malak połowy życia nie ma, ja w sumie też nie, dlatego dobrze byłoby jednak to zmienić i mieć fulla. Zanim zaczniemy walkę, o właśnie. O nie, no ale ten nie wejdę? Wejdę. No, tylko mam nadzieję, że tym razem nie uciekniesz, co, kolego? No ty żeś tak spierdolił. Teraz to my widzę, nie możemy siebie trafiać zbytnio. Dobra, też użyjmy trochę może ofensywnej mocy. O Jezu, czemu się tutaj znowu zmieniło, jak co pakiet reanimacyjny? Którego już nawet sobie zażyję, bo trochę mało życia. Dobra. Zaatakujmy ze dwa razy, okej. Okay. Póki co Malak sobie za dobrze nie radzi. This isn't over, Malak. Your friends do not give up easily, Revan. You always could inspire loyalty. But even the three of you together cannot stand against my power. For the Jedi! I'll hold Malak off. You two get out of here. Find the Starforge. Ah! No, Bastila, he's too strong. No! The door's sealed. We can't get past. Come on, we have to get to the Ebon Hawk. Bastila doesn't stand a chance against Malak, but we can't help her. Not here. We have to get off this ship and find the Star Forge. That's the key to beating the Dark Lord. Bastila sacrificed herself so we could get away. We can't let her sacrifice be in vain. Come on! No dobra, masz rację, Karw, czyli tam niestety jej nie pomożemy. Ja się oczywiście ruszyć nie mogę, tak więc F4, F5, dobrze, nie zrobimy tego nadwór, tak jak bym chciał powiedzieć, bo... Oj, by było źle. Dobra, uciekamy w takim razie. Gdzie jest Ebon Hawk? Nie mam tego pojęcia, kiedy jesteś na Ebon Hawka, szczerze. Ale chyba wydaje mi się, że tędy będziemy musieli wyjść i tam dalej mamy korytarz, dokładnie. I tak, tutaj mamy przejście do hangaru. Także lecimy. No niestety zostawiam Bastilę w tyle. Nic na to nie poradzimy. Także uciekamy i startujemy. Będziemy musieli polecieć na Korriban. Na Korriban bez Bastilii to trochę słabe, no ale cóż. Oczywiście czeka nas jeszcze walka z myśliwcami, które za nami zostały wysłane. No dobra, to troszeczkę jeszcze sobie postrzelamy. Przez chwilkę. Mam nadzieję, że nie będę musiał zwiększać mocno DPI na myszce. Dobra, jeden out. Okej, drugi oberwał. Okej, kolejny zniszczony, tylko... Najgorzej jest z tym, żeby właśnie... Cholera, obracać tą myszką, bo masakrycznie coś czasami dzieje. Nie wiem, czy tutaj w ogóle idzie trafić, jak one tak są trochę dalej. Dobra, na razie sfokusujmy na jednym, który rozpocznie swój run. Niestety nie widzę tego. To jest właśnie najgorsze.
Okej, tu jest jeden, tu jest gdzieś jeden. Coś czuję, że on może za chwilę atakować. Będzie atakować? Będzie, dobra. No, come on, traf go, dobra. Okej, kolejny pad, tylko my też już praktycznie padliśmy, także trzeba uważać. Ale dobra, został jeden myśliwiec przeciwnika. Jeżeli mi się uda, to może go jeszcze wysnajpię, zanim on nas wysnajpi. O, git, udało się, nice. Dobra. Ledwo co ledwo, ale się udało. Także spoko. No i dobra, w takim razie uciekamy z tego systemu, gdziekolwiek jesteśmy. I tak chyba wracaliśmy na Tatooine jeszcze do brata Mission, o ile się nie mylę. I to na początku zrobimy, a później polecimy na Corriban. Ale zanim to pewnie będziemy musieli jeszcze z resztą załogi pogadać, bo oni też muszą się dowiedzieć, kim tak naprawdę jest nasza postać, czyli tak naprawdę Revan. Where is Bastila? What happened on that ship? We ran into Malak. He would have killed us, but Bastila sacrificed herself so we could get away. You mean she's dead? Nah, Malak won't kill her. Don't be foolish. He'll want to use her battle meditation against the Republic. Turn her to the dark side, and the Sith will always be victorious. Halo, bro. Gra nie działa, not so fast. We've got a bigger issue to deal with here. They deserve to know the truth about you. Do you want to tell them what Malak said, or should I? Revan? What are you talking about? Is this some kind of a joke? No, it's no joke. The Jedi Council captured Revan and erased the Dark Lord's mind, programming in a new identity. Saul Kareth told me on the Leviathan, and Bastila confirmed it. You're Darth Revan? This is big. Do you remember anything about being the Dark Lord? Just a few flashes. That's it. Nothing more? Then I don't think there's a problem. It seems to me that if you don't really remember anything about being Revan, then it doesn't really matter. You are who you are now, right? Of course it still matters. How do we know more memories won't come flooding back? How do we know Revan won't suddenly turn on us? The whole time we've been chasing after Malak, we've had his old Sith master right at our side, listening to our secrets, hearing our plans. I don't see the Sith Lord standing here. I see a friend who's been with us through thick and thin. Remember, Malak's the one who tried to destroy Terrace. Big Z and I will stick by you. We owe you our lives. We won't desert you now. How can you say that, Mission? The Sith bombed my homeworld, Revan took away my family and destroyed my life. Everyone knows it was Malak who gave the order to attack your people, Karth. You can't blame Revan for that. I suppose you've proven yourself to be a friend of the Republic by your actions so far, Revan. But can I trust you? Can any of us? What about me? I already knew who you were, though it wasn't my place to tell you. Better off that you know, if you ask me. Does it change anything? I'm not here to judge you. You'll do what you have to do, and I'll help if I can. You defeated the Mandalore clans in the war, Revan. You were the only one in the galaxy who could best us. We had never met one like you before, and never since. How can you even ask if I'll follow you? Whatever you're fighting, it will be worthy of my skill. I'm your man until the end, Revan. No matter how this plays out. Commentary. I am experiencing something unusual, Master. Answer. My programming is activating my deleted memory core. I believe I have a homing system that is restoring it, Master. Observation. My homing system is a function of my assassination protocols, that which I told you had been deactivated. This system was not. It seems that the homing system deliberately restores my deleted memory core upon returning to my original master. Affirmation. Correct, Master. Sith protocols maintain that all droid knowledge be deleted before assassination missions and restored upon return. I have returned to you, and my full functionality is now under your personal command. It is a distinct pleasure to see you again, Master. Observation.
That does not matter, Master. I am your droid, regardless of your actions or personality. Wow. What are the chances of that happening? Remember, we're talking about the Force here. At this point, Malak himself could drop out of the sky and I wouldn't bat an eyelash. Good point. I knew the little guy would come through for you. Droids don't hold grudges. Well, the others seem to trust you. And I don't see any other way that we can stop the Sith. And I suppose that Malak is the real enemy here. We don't have any other choice, do we? I want to believe you. You've proven yourself time and time again during our mission, but this is a little much for me to wrap my mind around. This must be even more of a shock to you. I don't know how you even keep going. I guess we both just have to find a way to push forward. Don't worry. I won't let my personal feelings get in the way of my assignments or this mission. But don't forget, I've sworn an oath to defend the Republic. As long as this mission stays on course, I'll stick with you. But I won't let you betray the Republic under any circumstances. So I guess that's it then. We keep going. We've still got one more star map to uncover if we're gonna find that Starforge and save Bastila, so let's do it before it's too late. No dobra, słuchajcie, jak widzicie, Bastila nam się jeszcze w powietrzu rozpłynęła, bo się Ebon Hawk musiał nam tutaj doczytać. No w każdym razie, jesteśmy z powrotem na Tatooine, bo chcemy jeszcze pogadać z wratem Mission. Ogarniemy to w odcinku kolejnym, także pogadamy z towarzyszami, bo podejrzewam, że będzie o czym pogadać. Poznaliśmy prawdziwą tożsamość naszej postaci, o której ja oczywiście wiedziałem, bo już tą grę przechodziłem. Chyba dwa razy w sumie. No w każdym razie, jeżeli ktoś nie widział, no to teraz już wiecie. Także myślę, mogę mówić już troszeczkę więcej. Mogę się odnosić do naszej postaci jako Revan i to będzie chyba najlepsze. No w każdym razie w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.